To jest Espresso z Układem Sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. Ein Brandanschlag auf eine Stromanlage hat die Tesla Gigafabrik in Grünheide bei Berlin lahmgelegt. Fabryka samochodów Tesla w Grünheide pod Berlinem została odcięta od prądu. Jej pracowników ewakuowano. Media mówią też o próbie podpalenia. Do akcji mieli przystąpić saperzy. Mamy w tej chwili duży szum informacyjny, bo część mediów pisze o pożarze, ale pojawiają się też doniesienia o tym, że doszło do wybuchu i policja miała podobno znaleźć na miejscu materiały wybuchowe. Tłumaczy dr Michał Kuś z Uczelni Łazarskiego. Wir glauben, dass die PolitikerInnen auch so wie in den vorherigen Malen. Od kilku dni w lesie w pobliżu fabryki protestuje grupa około 100 ekoaktywistów, którzy sprzeciwiają się wycince drzew koniecznej do rozbudowy zakładu. Zupełnie nie pasuje do dotychczasowego modus operandi, sposobu działania niemieckich ekoaktywistów. To byli ludzie, którzy blokowali ulice, którzy przyklejali się do mebli, elementów infrastruktury, przerywali koncerty. Nie było dotąd poważnych ekoterrorystycznych ataków, przynajmniej nie w ostatnich latach w Niemczech. Atak na fabrykę Tesli miał miejsce niedługo po wygłoszeniu orędzia przez Władimira Putina, w którym ewidentnie starał się niemiecką opinię publiczną zastraszyć, mówiąc o odwecie, a nawet o gotowości sięgnięcia po broń nuklearną. I kiedy krótko po tymże przemówieniu Putina następuje taki atak, to natychmiast musimy się zastanawiać, czy nawet jeśli to byli ekoaktywiści, czy ktoś im nie pomógł. Od tego czasu Niemcami wstrząsnęły dwa skandale związane z Rosją. Russia Today opublikowała nagranie z rozmowy niemieckich oficerów, którzy mówili o wysłaniu rakiet manewrujących Taurus na Ukrainę. Z kolei dziennikarskie śledztwo wykazało, że Jan Marsalek, dyrektor operacyjny Wirecard, przez 10 lat był agentem rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. Firma realizowała płatności online dla dużych klientów korporacyjnych, dopóki z jej kont nie zniknęły miliardy euro. Była to jedna z największych afer w historii współczesnych Niemiec. Niemieckie społeczeństwo czuje się niepewnie. To pokazują badania z opinii publicznej. Jest poczucie, że gospodarka rozwija się w złym kierunku. Temu towarzyszy poczucie niepewności i strachu. I teraz, aby odciąć Ukrainę od zachodniej pomocy militarnej, Rosja w tej chwili, to bardzo wyraźnie widać, skupia się na tym, żeby zastraszyć niemieckie społeczeństwo, które już się częściowo boli, tak aby ono wywarło presję na aktywnych polityków, którzy przecież i tak się wahają, aby nie przekazywać Ukrainie więcej uzbrojenia, nie wspierać dalej Ukrainy. Dodaje Michał Kuś. To było Espresso z Układem Sił. Zapraszamy również do słuchania i oglądania naszych dłuższych form na YouTube i w Spotify oraz czytania analiz i artykułów na www.ukladsil.pl i w papierowej wersji magazynu.